W miniony poniedziałek odbyła się impreza marki biżuteryjnej, na którą tłumnie przybyli znani i lubiani. Nie zabrakło także Pauliny Smaszcz, która powróciła na salony w wielkim stylu. Spójrzcie tylko na śmiałą kreację byłej żony Maćka Kurzejewskiego. Paulina Smaszcz kusi ponętną kreacją na salonach, po raz kolejny potwierdziło się, że gwiazdy kochają błyskotki. W poniedziałek 13 maja odbył się event jednej z biżuteryjnych marek, na którą nie zabrakło znanych osobistości ze świata polskiego showbiznesu. Na imprezie w warszawskim hotelu Arsz pojawiły się tłumy gości, a wśród nich M.IN. Karol Strasburger, Jacek Rozenek z ukochaną, Paulina Smaszcz, Izabela Trojanowska, Karolina Pilarczyk. Robert Burnejka z żoną Kają, Piotr Mróz z narzeczoną, tego wieczoru wiele z pań postawiło na wyjątkowo śmiałe kreacje. Piękna żona Roberta Burnejki z dumą prezentowała swoje długie nogi w lateksowej mini, zaś narzeczona Piotra Mroza z gliniarzy kusiła potężnym dekoltem. Trudno nie było także zwrócić uwagi na Paulinę Smaszcz, która od pewnego czasu coraz częściej pojawia się na salonach. Była żona Macieja Kurzajewskiego tego dnia poszła na całość i postawiła na naprawdę odważną jak na nią kreację. Paulina Smaszcz pokazała się w kusej czarnej sukni z wycięciami, eksponującymi niemal w całości jej wytrenowany brzuch. Obok takiego widoku nie da się przejść obojętnie.